No na pewno to zgrupowanie miało nam pomóc oczywiście wejść w tym nowym też w zespół, pomóc się zaklimatyzować, ale również praca, jaka tam była do wykonania. Myślę, że to było fajny pomysł i te 3 dni spędziliśmy naprawdę. Mieliśmy tam krótkie spotkanie, takie integracyjne, które myślę, że pomogło tym nowym wejść w zespół, jak i oczywiście wykonaliśmy kawał ciężkiej roboty, także myślę, że bardzo pozytywne spotkanie. Rudy, krążenie, krążenie, raz jedna, raz druga, ale od razu wchodzimy w ćwiczenia. Wiadomo, są inni zawodnicy, ale ogólnie podejście i jakby wizja trenera jest taka sama jak miał. Chcę grać w ofensywny futbol, także nie widzę jakiejś dużej zmiany, ale widzę w nim dużo energii, także tak samo jak w całym zespole, więc jest tylko czekać na pierwszy mecz. Ciągle człowiek czuje, że żyje na tym boisku, nie ma czasu na przestój, nie ma czasu na zawieszanie się. Musisz być ciągle gotowy, możesz trzymać piłkę, cały czas musisz żyć, także jak najbardziej tak. Pozycje 6-8 są jakby dla mnie najbardziej takie bliskie. To jak trener zdecyduje, na której z nich gdzieś tam będę mógł wystąpić, no to jest już rola trenera. Ja jestem, mówię, te pozycje są dla mnie jak najbardziej bliskie mojej grze i nikt najlepiej się czuje. Na pewno jest rywalizacja, jest też, są chłopacy, którzy tak samo chcą grać jak ja, także wszystko jest na zdrowych relacjach, no i to trener będzie miał, myślę, pozytywny ból głowy, żeby podjąć decyzję, kto ma wystąpić w pierwszym spotkaniu. Z każdym treningiem, z każdym meczem to wszystko jakoś poznajemy się bardziej, tworzymy jakieś automatyzmy, ta chemia jest coraz większa, także mówię, z każdym dniem jest coraz lepiej, więc jak najbardziej pozytywnie. To znaczy dla nas każdy mecz od początku, gdzieś ten sparingowy, był ważny, żeby wykonać tą pracę, którą zakładaliśmy sobie na treningach. No i tak samo jest teraz, już mamy, wiadomo, w głowie już pierwszy mecz ligowy z Radomiakiem, no i nie pozostaje nam nic innego, jak wyjść i wygrać ten mecz. Jego przeplatanka! Grałem w Radomiaku, tak, rok czasu, bardzo fajny okres. Dla drużyny dobry wynik, no ale jestem teraz zawodnikiem Widzewa i na pewno zrobimy wszystko, żeby pojechać i ten pierwszy mecz inauguracyjny na wyjeździe wygrać. Wszystko, co robimy na treningach, tutaj przygotowujemy się do pierwszego spotkania z Radomiakiem. Ten taki egzamin ostateczny miał miejsce w meczu z GKS-em Tychy. Także nic, pozostaje nam tylko trenować, wykonywać wszystkie zadania, które tutaj nam trener i sztab szkoleniowy wpajają od samego początku. Bliżej, Dixon, Dixon! Brawo! Sam! Czy wiem, czy nie? Na pewno znam zawodników, tak? Ale tutaj już kwestia nas samych i trenera. Podejścia do samego meczu i jeżeli będziemy wykonywać wszystkie założenia, które trenujemy, to jestem spokojny o wynik spotkania. To już zależy tak naprawdę od trenera. Ja dopiero dołączyłem do drużyny w 3 tygodniu przygotowań. To się tak akurat nałożyło, że kiedy koledzy z drużyny mieli wolne, ja jeszcze grałem mecze barażowe i to mi się tak wszystko przestawiło, że byłem dopiero w stanie rozegrać jeden sparing, ale na spokojnie, wszystko w swoim czasie, także jeżeli trener będzie czuł taką potrzebę, będzie widział przede wszystkim z boku, że jestem gotowy do grania, to myślę, że dostanę szansę.
Dobry wieczór, witam z serca Łodzi w 61. odcinku magazynu Piłsudskiego 138. Czekaliśmy może niedługo, ale na pewno z utęsknieniem na rozpoczęcie nowego sezonu Fortuna pierwszej lidze i się doczekaliśmy już w najbliższą sobotę. Widzew Łódź zagra z Radomiakiem Radom, a przed tym spotkaniem chyba najsilniejszy z możliwych składów Piłsudskiego 138, czyli trener Enkalej Dobi. Dzień dobry. Dzień dobry. I kapitan zespołu Marcin Robak. Dzień dobry. Witamy. No Marcin, miałem się przywitać trochę innym przywitaniem. Widzę, że kibice już dowiedzieli się, jak jest po albańsku. Dzień dobry, dobry wieczór. Trenerze, może wyjaśnijmy, bo widzę, że pewne nieścisłości się pojawiły u nas na Facebooku. Nie, my po albańsku mamy trzy rodzaje przywitania. Mamy do godziny 10, które jest Mirmdjes, potem po 10 do 18 jest Mirdita i po 18 jest Mimbrama. Także, Mimbrama, czyli tak się witamy. No, już jest po 18, możemy powiedzieć, że Mimbrama. Marcin też się nauczył z tego co nie słyszałem. Nie miał wyboru. No, myślę, że zapomnimy, ale po kilku tygodniach pewnie będzie to dla nas jasne. O, tutaj widzimy, Tomasz przywitał trenera. Jak się okazuje, trochę... Dobre na rano, to nie jest zło, ale że starał, szacunek. Ale jutro będzie aktualne, tak, o 8 rano. Tak. Dobrze, trenerze, spotkaliśmy się w pierwszym dniu pana pracy tutaj w studiu Piłsudskiego 138 i no, pewnie od tego czasu trochę już pan ochłonął. Jak pan się odnalazł w tym nowym, szybkim BMW, o którym pan wspominał wcześniej? Przede wszystkim cię zasługa jest jej drużyna, trzeba przyznać, że bardzo fajnie reagowali na to wszystko. Skupię je, to jest najważniejsze. Możemy tutaj o studiu mówić było co, nie wiadomo co, ale najważniejsze jest na boisku. Także na ten treningi, powiemy na pracę wykonywane na boisku na co dzień, na treningi, przede wszystkim sparingi i pucharom, naprawdę możemy być zadowoleni. Oczywiście, że są, powiemy, nazywane małe minusy, są rzeczy, które trzeba cały czas poszyflować, popracować, ale naprawdę nie mogę powiedzieć, że te angażowania, te koncentracja, iść do pracy i cały ten jakość, który oczekiwamy wszyscy, to pomału wszystko się zbiera i myślę, że to jest potem łatwo za trenera, żeby to wszystko potem poukładać. Tak możemy powiedzieć. Ja zachęcam kibiców do zadawania pytań poprzez Facebooka i poprzez YouTube. Oczywiście te najciekawsze pytania zadamy naszym dzisiejszym gościom. Marcin, nie zagrałeś w meczu Pucharu Polski z Unią Skierniewice, więc takie pytanie o twoje zdrowie. Czy wszystko jest w porządku? Bo już w sparingu z GKS-em Tychy się zaprezentowałeś, strzeliłeś bramkę, więc wszystko wskazuje na to, że chyba do ligi będziesz w pełni gotowy. Tak, przed meczem pucharowym doznałem lekkiej kontuzji, skręciłem kostkę na treningu, tydzień musiałem pauzować, ale jest wszystko ok, już wróciłem normalnie do treningów, przygotowuję się normalnie do pierwszego meczu, rozegrałem sparing, tak jak wspomniałeś, z GKS-em Tychy, więc ze zdrowiem jest ok, czekam z niecierpliwością na pierwsze spotkanie. Trenerze, pierwszy mecz przed nami, mecz z Radomiakiem Radą. Podsumujmy może te dotychczasowe przygotowania, bo to taki zwariowany okres, biorąc pod uwagę koronawirusa. No i to, że te sezony są dość blisko siebie. Późno kończymy rundę wiosenną, wcześniej zaczynamy jesienną. No, co powiedzieć tu? Wiemy, jak cała sytuacja, nie tylko w Polsce, po cały świat, jak jest sami, jak piłkarze czy trenerzy, cieszy może i mamy możliwość, może zawsze być gorsze, tak? Widzieliśmy 2-3 miesiące, które zostaliśmy, nie widzieliśmy, o co chodzi. Także po tej stronie i dzięki wszyscy działaczy, ci powiem cieli tego, powiem, państwa Polsce, które się skupiają i starają, żeby to wszystko mieć ręce i nogi. Także mi jak Widzew, oczywiście, nie chodzi tylko mi jak Widzew, ale my się ta pierwsza liga czy ekstraklasa, wszyscy jednocześnie nie możemy szukać alibi. Jest zwariowany jak zwariowany, ale trzeba cieszyć to, co mamy. Przede wszystkim, że robimy to, co kochamy, co ja powtórzam często. I mamy możliwość wykonywać tego pracę. Pomimo problemy, które mamy, pomimo co się dzieje i tak dalej, także nie ma co narzekać, że jest zwariowanie tego. Jest jak jest, ale to pokazuje już jedno raz, że jaka jest ta moc ludzka, że pomimo tych problemów my stawiamy czoło tym wyzwaniem, jest jakieś przeszkody, my chcemy tego przeszkody, zostawiamy ze sobą, chcemy żyć normalnym
chcemy kontynuować tę walkę o tego i myślę, że to jest cel. To trzeba przyznać i piłkarzy, wszyscy działacze. Wiemy, że zawsze jest to ryzyko, ale to jest odwaga, która wygrywa na razie z tym, co się dzieje na tym świecie. Pytanie do kapitana Widzewa. Jak zapatrujesz się, to od kibica, jak zapatrujesz się na ofensywną wizję gry trenera? No ja przede wszystkim jestem zadowolony, że trener chce grać ofensywny futbol. Także jutro będę. Chcę grać większą ilością zawodników z przodu i to jest na pewno duży atut, bo wiadomo, że my jako drużyna, jako Widzew musimy dążyć do tego, żeby zwyciężać w każdym spotkaniu i im więcej zawodników będzie zaangażowanych, tych ofensywnych do przodu, to będzie mieć większe możliwości, żeby zdobywać bramki. Będą mogli zdobywać bramki pomocnicy boczni czy zawodnicy, którzy będą odpowiadać za ofensywę. I to jest na pewno będzie nasz dużym atutem, żeby właśnie w meczach pokazywać swoją siłę większą niż w poprzednim sezonie. Do tej pory byłeś osamotniony w ataku Widzewa. Czy trochę łatwiej ci się będzie grało teraz w tym systemie, który proponuje trener Dobi? Osamotniony akurat się nie czułem, bo graliśmy do przodu piłkę. Akurat więcej było ustawienia z jednym napastnikiem, ale przecież boczni pomocnicy czy środkowi pomocnicy brali udział w grze ofensywnej i też byli odpowiedzialni za to, żeby zdobywać bramki. To nie było tylko tak, że ja byłem pojedynczym zawodnikiem, który ma zdobywać bramki. Byli zawodnicy, którzy mieli podawać, ale też byli zawodnicy, którzy mieli zdobywać bramki. I tak samo będzie podobnie tutaj. Tu może będziemy więcej grać na dwóch napastników, ale od każdego zawodnika, który znajduje się w polu karnym, wymaga się, żeby zdobywał bramki. Mhm. Trenerze, no dużo szans na obejrzenie tej nowej drużyny Widzewa pan za bardzo nie miał, jeśli chodzi o sparingi, bo graliśmy mecz Pucharu Polski z Unią Skierniewice, rozegraliśmy sparing z GKS-em Tychy. Jakie wnioski po tych pierwszych sparingach i co te mecze panu dały? Na każdy tego meczu oczywiście widzieliśmy naprawdę bardzo pozytywnie, jak reagowała drużyna. Ja zawsze uważam tak, że ten system jest, powiem, błędem albo winie, niż odebranie zawodnicy na odpowiedni system. Tego. Ale myślę, że tutaj u Widzewa mamy ogromny potencjał. Są takie słowa czasami, że najlepsza obrona jest ataku, tak? Mm-hmm. Także Marcin wie, że on jest pierwszy obrońcy jednocześnie jak pierwszy atakujący, tak? Także tak chcemy skupiać, żeby skupiać do tego drużynę. I jak wnioski były takie, że on to drużyna, to myślę, pokazywało najlepszą stronę, że ta ten pomysł, ten nazywany filozofia granie, to nie ma pasuje, podoba i kontynuuje. Byłem jak głupi pierwszy, jeżeli by ciąg dalej nastąpi, jeżeli by widział, że to nie funkcjonuje. Ale myślę, że dał efekty i uświadomił każdy nas, że naprawdę, że jest odpowiednia droga. Zawsze może być lepiej, tak? Mm-hmm. Gra przeciwnik, jest jakieś przeszkody i tak dalej, są małe, zawsze mankamenty czy minusy, które trzeba zmienić to na plusy, ale i na tym pracujemy na co dzień. Mogę jeszcze tylko dodać, tak, odnośnie właśnie tego, co pytasz trenera, mm-hmm, przede wszystkim chłopacy szybko się przekonali do tych założeń, które trener nakreśla na boisku i widać, że chłopakom ta gra odpowiada, chcą realizować zadania na boisku. Widać, że większa ilość zawodników idzie do przodu i wiedzą, co mają robić na boisku. I to jest na pewno fajne, że po przyjściu trenera takim krótkim już zawodnicy wiedzą, co mają robić na boisku i mam nadzieję, że to wszystko się będzie przekładało na mecze ligowe. To właśnie o to też chciałem zapytać i kibic tutaj pyta o morale wasze przed pierwszym meczem ligowym. Tak patrząc na was, wielu chłopaków chyba się przełamało tutaj i widać, że tak dało się przekonać trenerowi Dobiemu do takiego ofensywnego stylu gry, do tego, żeby wymagać od siebie coraz więcej. Tak to odbieram, patrząc z boku na drużynę. Nie wiem, czy tak jest też w środku. No, tak jest, jak powiedziałem, trener jest bardzo krótki okres, a już widać nawet w tych meczach sparingowych, może nie było wszystko idealne, ale było widać, nawet jak zdobywaliśmy bramki, w jaki sposób robiliśmy to. Po przechwycie piłki szukaliśmy szybkie rozegranie do przodu i to się zamieniało na bramki i to na pewno było fajne. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą drogę i będziemy dążyć do tego, żeby właśnie szukać większego ryzyka po przejęciu piłki. Trenerze, tekst mi, morale. Morale buduje na tym, które, na co pracuje i to sobie widzisz efekty, tak? Morale nie buduje tylko, że mówimy o szatni i coś innego potem robię na boisku. Satysfakcja jest zawsze najlepsza, kiedy opaki widzą tego. Widzą to, co wykonuje na trening i to robię na mecz. I jest tylko po prostu, robiliśmy to,
Mate na video, co masz powiedzieć? To jest to morale, które buduję potem na następne dni czy następny mecz. Satysfakcja przede wszystkim jest to, że nie wymagam nigdy od zawodników swoje, nigdy nie tego tu widzę, ale taki miałem sposób, to co nie robię na treningu, to co nie oni umie, to co nie stać. Po prostu wymagam to, co trenujemy. Jeszcze więcej możemy lepiej. Jestem wymagający, że jeżeli nawet strzeliliśmy dwie bramki, następnych jestem trzy i tak dalej. Dlaczego? Bo jeżeli straciliśmy dwa, to chcę stracić jedno, potem zero i tak dalej. Dlaczego? Bo piłka jednocześnie i nasze życie ewoluuje, a my musimy ewoluować jednocześnie tak sam z piłką. Także to jest... Tak, słuchałem pana wypowiedzi po tym sparingu i po tym meczu pucharowym i to, co, tak, to, co z tych wypowiedzi pana wywnioskowałem, to takie nienasycenie, że cały czas pan podkreślał, że okej, jest fajnie, że strzelamy bramki, ale chciałbym jeszcze więcej. Czyli widać, że w tym kierunku pan dąży. Tak? Że, pokazywaliśmy, że stworzyliśmy trochę więcej sytuacji niż przeciwnik, ale strzeliliśmy trochę mniej, więc niż powinni strzelać, tak? Nie wiem, może czasami chcę prowadzić do perfekcyjnej, perfekcyjnej nie ma człowieka ideal, ale na tym pracujemy. Możliwe nigdy nie tego buduję, ale idę tę drogę, że jestem wymagający. Jeżeli Marcin strzela dwie czy trzy, ja powiem, dlaczego? Pamiętasz tę sytuację? Powinien strzelać cztery. On powie, trenerze, nie. Dlaczego? Bo on będzie widział, że następny mecz musi się skupić do tego. I czasami jedna bramka mniej czy więcej będzie nas możliwe tego. Jak jest możliwe, to zrobię. Jak nie jest, no to pokażę mu odpowiednie drogę do tego. Taki mam sposób, nie wiem od czego to. Chcę być sobą przede wszystkim i to idzie naturalnie, nie, że nie jestem zadowolony. Drużyna wie, mamy jakieś prace do wykonania, ale zawsze możemy pracować lepiej. Dlaczego? Bo jeżeli chcemy jechać do przodu, wszyscy razem nie możemy. Kiedyś mogło odebrać taki mały, jak nazywa, przykład, ja lubię taki coś metaforyczne, że Steve Jobs kiedy pojechał do Bill Gates i wymagał trochę nazywane jakieś pożyczkę tam, żeby stworzyć, myślał, że to on tak i tak nie pomagać. A on powiedział, ile potrzebujesz? On mówi, jak możliwe, przecież nie jesteśmy rywalem. Nie, mówi, jeżeli ja będę sam, to nie będę rozbijał. Jak ty będziesz mi smuszał i tak mi rozbijamy na zajęcie. Czyli konkurencja rozwija. Tak, każdy zawodnik też mnie da. Ja codziennie się uczę jak trener. To nie jest, że ja znam wszystko, nie. Ja codziennie, Marcin czy ktokolwiek tam, Piotr Kowalski, jak nazywa, czy ktokolwiek, to zawsze reaguję na to, co ja powinien odreagować. Także to wszystko i chcemy rozwijać, to jest rywalizacja, jak nazywane, trochę zdrowia. Zdrowe rywalizacje nazywane tego. To zaraz zapytam właśnie o tę rywalizację, bo chyba trochę ona się tutaj zwiększa w składzie Widzewa, ale jeszcze wrócę do tych przygotowań, Marcin, no bo były wyjątkowe, bardzo krótkie, nawet chyba nie mieliście zbyt dużo czasu na urlopy, więc jak ty odbierasz ten okres przygotowawczy ze względu na te okoliczności? No przede wszystkim krótkim okresem mieliśmy tylko 3 tygodnie pracy. Trenowaliśmy tutaj na swoich obiektach, gdzie mamy bardzo dobre warunki do tego. Mieliśmy dwie jednostki dziennie, niektóre dni, więc na pewno mocniejsze były te treningi w pierwszych tygodniach. Teraz mamy już ten tydzień przygotowany do pierwszego meczu. Były treningi ciężkie, ale to były treningi przede wszystkim z piłką na większej intensywności i na pewno inaczej trenujemy teraz niż trenowaliśmy dla trenera Kaczmarka. Wydaje mi się, że krótsze treningi są, ale są, tak jak mówię, intensywne i to na pewno pomoże nam w tym, żeby w meczach ligowych grać na większych obrotach. A jak odbierasz te przeprowadzane ruchy? No bo dużo się zmieniło między sezonami. Czy ten Widzew, który jest teraz, wydaje ci się silniejszy niż ten, który walczył o awans do pierwszej ligi? No nie chcę mówić, czy silniejszy, czy słabszy. To wszystko zweryfikuje boisko. My dążymy do tego, żeby wzmocnić tą drużynę przede wszystkim, żeby przyszli zawodnicy, którzy dadzą nam jeszcze jakość. Wiadomo, że kadra potrzebuje wzmocnień. Wydaje mi się, że ci chłopacy, którzy przyszli to chłopacy młodzi, którzy są głodni gry i mam nadzieję, że swoim zaangażowaniem, swoją chęcią osiągnięcia coś dla Widzewa pomogą nam w osiągnięciu wyniku.
Tutaj Paweł trochę chce odkryć chyba kartę przed meczem z Radomiakiem i pyta trenera, czy wie pan już na jakiej pozycji będzie grać młodzieżowiec w pana zespole w najbliższym meczu z Radomiakiem. Czy zdradzi pan tę tajemnicę? Na pewno wiem, ale nie zdradzi tego. Okej, okay. No tajemniczo, ale nie, mamy pomysły, które różne i mamy już jeden dzień do tego wszystkiego. Jestem bardzo zawsze ostrożny, nie chcemy mułać na zimę, nie wiadomo coś. Nie lubię powiedzieć, że mamy plan, oczywiście. Plan. Nie nazywam go plan, ale mamy pomysły do tego wszystkiego, jak chcemy funkcjonować, jak chcemy działać, ale powiem pana Paweł, tak? Paweł, tak. Tak. Jeżeli zdradzimy tutaj, to przeciwnik nas rozszyfruje trochę na żarty. Jeśli mnie spyta, to ja bym powiedział, ale... No to może o typcie zapytam, no bo pewnie trener jeszcze nam nie będę musiał pogadać sam na sam. Okay. Nie możemy tak. Jest jakiś pomysł, ale to będę dopiero... Powiem drużyna, sobotę będę widział, jak to. Czyli na razie nawet nie wiem, czy może być dwóch, czy trzy, nie mogę powiedzieć. Nie jestem w stanie tego. Ja jeszcze mam jeden dzień do tego przygotowania do Radomiaku, ale na pewno jakie pomysły mamy do tego wszystkiego. Okej, to nie ciągniemy za język. Jeśli Marcin wie, to myślę, że też nie zdradzi przy trenerze, żeby nie miał później budy. Nie, wiedzieć nie wiem, kto zagra w pierwszym składzie, ale się domyślam, że zawodnicy, którzy są. Mamy obronę, mamy atak, mamy pomoc, więc na pewno trener ma większe możliwości niż w poprzednim sezonie i na pewno to jest dobre, bo wiadomo, możemy różne warianty na ten mecz zastosować. No tak, bo w poprzednim sezonie trochę to było wymuszone, tak, że pewne pozycje musiały być obsadzone, bo mieliśmy młodzieżowca tylko na daną pozycję, a teraz trochę ta rywalizacja się zwiększa. Tylko, że mieliśmy dwóch młodzieżowców. Tak, jasne. Jasne, więc trochę to może ułatwi sytuację. No i przy okazji szczęśliwie w tym okresie przygotowawczym omijają nas kontuzje. No wiemy, jak się skończył jeden ze sparingów przed rozpoczęciem rundy wiosennej, co mocno utrudniło trenerowi Kaczmarkowi przygotowanie do tej rundy. No teraz szczęśliwie wszystko jest w porządku, tak? A nie, bo bez szczęścia nie ma co, ale trzeba szczęście trochę pomagać, tak? Jednocześnie mamy... Też, jak nazywa to, z każdym razem ja powtórzam na co dzień przed treningiem, że najważniejsze jest zdrowie i tu nie ma żadnej wątpienia. Jak mamy zdrowie, to możemy pracować. Jak nie mamy zdrowia, nie ma co pracować. Także dlatego jesteśmy wszyscy, powiem o tak, na cichutko, delikatne zadowolenie i trzeba to po cichutko zostawić tak, jak jest i pracować dalej. To taką muszę tutaj się posiłkować kartką, żeby na wszelki wypadek nikogo nie pominąć, ale wyliczyłem sobie, kto przyszedł, kto odszedł. Znowu taka rewolucja w składzie Widzewa. Karol Czubak, Fundambu, Dominik Kun, Mateusz Michalski, Petar Mikulić, Patryk Mucha, Miłosz Mleczko dzisiaj podpisał kontrakt, to 7 zawodników. Słyszymy też kolejne nazwiska. Odeszli Kornel Kordas, Christopher Mandiangu, Adam Radwański, Łukasz Turzyniecki, Patryk Wolański, Rafał Wolsztyński i Hubert Wołąkiewicz, też 7. No, bardzo duże przetasowania w składzie Widzewa. Jaki to będzie miał wpływ? Nie możemy nazywać trochę rewolucji, ale delikatnie korekcję możemy nazywać. Korekta w składzie, tak, tak delikatnie nazwane. Na Pukar graliśmy też prawie tę samą drużynę, trochę młody tam wyszli tego, także oczywiście chcieliśmy, żeby podnieść tego trochę, coś przywieźć takich świeżych krwi ludzi, tak jak powiedział Marcin, głodni, z chęciem, z ambicją i zaangażowaniem, żeby tego. Mieliśmy z zarządem, z klubem inny taki podejście do tego wszystkiego, jakie zawodnicy powinni osiągnąć, na jaki tego, że odeszliśmy inne drogę, weszliśmy innym drogą i to zgadzam z Marcinem, wszystko będę weryfikował, bo nie ma co tutaj teraz, nazwisko nie grają, wiemy. Tak? Nie wiem, czy tam wszystkich wymieniłeś w tej liście, bo... No jeszcze kilku młodych, tak, chłopaków. Nie, mam na myśli tutaj Daniela Mąkę, który... A no tak, podpisał. Daniel, muszę też wyjaśnić sprawę kibicom odnośnie Daniela, bo też jest jakby w zawieszeniu. Daniel w poprzednim sezonie złamał regulamin nasz wewnętrzny w szatni i tak samo sztab szkoleniowy, który miał swój regulamin. Daniel o tym wie i konsekwencja jest tego, że te rozmowy toczą się dłużej i zobaczymy jak klub zareaguje na to, jaka będzie decyzja odnośnie Daniela w przyszłym sezonie.
No trochę tutaj wyjaśniasz sytuację, bo kibice bardzo burzliwie tutaj dyskutują na temat pozostania Daniela Mąki, więc myślę, że dzięki temu, co teraz powiedziałeś, no trochę te nastroje kibiców się uspokoją i pewnie będą czekać po prostu na rozstrzygnięcia ze strony klubu, więc myślę, że ważna wypowiedź tutaj w kontekście Daniela Mąki. Tutaj mamy pytanie do trenera. Co w Pana ocenie jest mocną stroną Widzewa, a czego tej drużynie brakuje? Chodzi pewnie o drużynę w tym momencie, w którym teraz jesteśmy. Drużynę już poznałem już wcześniej, kiedy mieliśmy. Teraz starałem się odciąć od tego wszystkiego przeszłości i aż na przyszłość przede wszystkim. Ja uważam, że troszeczkę całej drużyny, trochę ten przeszłość ci mało, jak nazywa, za koszulę, tak? Wyglądało tak, że czasami niektórzy delikatnie miał worek ziemniaki na plecu i ten ciężar powinniśmy wszyscy pomalutku ściągamy i zostawimy i aż na przyszłość, dlatego nie chcemy wrócić. Co jest moc Widzewa? Moc Widzewa jest ci, którzy grają za Widzewa, ci zawodnicy, jak Marcin Robak, czy ktokolwiek, który se, jak nazywa, chce wrócić tego wielkiego Widzewa na swoje miejsce, gdzie jest. Przede wszystkim moc tego drużyny jest oczywiście, że jeżeli powiem z przeszłym, nie zapomnimy, że Widzew cały czas dominował tego ligę, pomimo takiej trochę małej przypadki nazywanej, ale cel jest osiągany i tego powinno cieszyć. Trzeba wszystko tego kręcić. Widzieliśmy, że ofensywna była najlepsza ofensywa całej ligi i to mnie jeszcze więcej rozpędzało do ciężkiej pracy, pomimo mnie, jak Polkowice skończyliśmy też jak drugie ofensywy, ale jakby skupić to pierwsze ofensywę z drugiej ofensywy, myślę, że to coś od tego będę coś więcej stał, tak? I no tak. Jednocześnie ja jestem trochę od natury taki ambitny i lubię trochę wyzwanie, żeby naprawdę, ja potrzebuję wyzwania, potrzebuję cel, żeby to trochę rozpędzało naprawdę. Co brakuje? Zawsze jest jakieś braki, ale to braki zostawię na siebie. Nie będę mu teraz zdradzić, ale myślę, że przede wszystkim chcemy stworzyć taki zespół, albo tak jak nazywane małe rodziny, które wszystko na dobre i na złe idziemy ciąg dalej. Tak. I tyle mogę powiedzieć. Chciałem jeszcze dokończyć odnośnie Dania, żeby nie było niedomówień. Jasne. Regulamin polegał na tym, że rzeczy, które zostają w szatni, powinny zostać w szatni. Daniel nie przestrzegał tych zasad, dlatego, tak jak mówię, regulamin, żeby nie było niedomówień, z jakiego powodu. Rzeczy, które są w szatni, ja jako kapitan nie pozwolę, żeby były wynoszone z szatni, dlatego złamał regulamin i dlatego te rozmowy wobec niego tak. Ja mogę powiedzieć, że to na pierwszy dzień taka była rozmowa. Wszystkie naprawdę uszatnie to jest święta. Musi wszyscy widzieć i tak powinni działać, ale nie chcemy, tak sam Marcin powiedział. Myślę, że pomalutko tego sytuacji wszystko wyjaśniamy, żeby było jasno i klaro, jak nazywa to, jak czysta woda. I nie możesz stworzyć drużynę czy zespół, jeżeli cokolwiek jest delikatnie, uszatnie. Ale myślę, że chcemy tego, nie chcemy ciąg dalej ten ranę drapić, ciąg dalej będzie lecił krew, a chcemy tego troszeczkę łagodzić, związane zostawimy, odcinamy, ale chcemy, żeby ludzie widzieli, na czym stoimy teraz od dzisiaj i przyszłość. I to jest najważniejsze, także musimy wszyscy teraz jechać na ten sam kierunek. Przede wszystkim myśleć i działać jechać na ten sam kierunek. Nie chodzi tylko o myślenie. Jeżeli nie działam, to już z tym będę miał problem. Dlatego na razie Daniela Mąki nie umieszczamy na żadnej z tych list. Czekamy spokojnie na rozwój sytuacji. W krótkim czasie będę wyjaśniał sytuację, także nie możemy tego. Jak najbardziej. Jeszcze trenerze dopytam o te ziemniaki. Czy wyładował trener te ziemniaki z plecaków piłkarzy Widzewa? Tak jak powiedziałem, że opaki Marcin może potwierdzi. Naprawdę stworzymy naprawdę, no jest stworzona delikatnie to między sztabem szkoleniowym, ta chemia, która jest tego. Chcemy coś fajnego, chcemy grać do przodu, pomimo sparingi czy pukar, ale to sygnały są bardzo pozytywne. Mówię zawsze, możemy gadać ile chcemy, ale myślę, że boisko to będę weryfikować i najbliższy mecz będę tego, możemy powiedzieć co chcemy, tak? Zwykle, ale i lubię, że mówimy tak jak Marcinem coś i nad tym pracują wszyscy i wszyscy tego będą widzieli, że naprawdę cenę naprawdę wykonywać bardzo i być dumni wszyscy ci kibice, całe to miasto,
za drużynę, którą reprezentuję i co prezentuję na boisku. To dla mnie jest najważniejsze. Marcin, prowadziło Cię w Twoich klubach wielu trenerów. Widzę tak po tych pierwszych dniach pracy w klubie z trenerem Dobli, że chyba znaleźliście tutaj wspólny język, dobrze się dogadujecie. Nie wiem, czy to mylne wrażenie, czy no, trudno, żebyś pewnie powiedział coś innego, ale... Za dwa dni jest mecz. Velani Toruń. Tutaj widzę w dwie akcje z rzędu, dwa razy agresywnie w środkowej strefie i teraz co za piłka od Fundambu do Oyamy, jeszcze Henryk Oyama, chyba faulowany przez Jałochę, tak jest, ależ zagranie. Rzut karny. Dobre, zobaczmy tutaj ze środka. Henryk Oyama bardzo wąsko zszedł w tej akcji. Widzimy też, widzieliśmy przez moment, ile miejsca było po lewej stronie. Gwizdek sędziego, Robak, prawa noga przy słupku, tak jest, pierwsze trafienie. Właśnie bardzo chętne podłączanie się do akcji ofensywnych. Teraz Fundambu, Fundambu na doskonała piłka. Fundambu, proszę bardzo, jak to widzę, wiacy rozegrali. Fundambu, Robak, dwójkowa akcja i 2-0. Palce lizać, prawda? Tak, szkoda, że Państwo nie widzieli reakcji trenera Dobiego. Ja ma powód, żeby się cieszyć. Ucieszył się tak, jakby jego rodzony syn zdobył bramkę przed chwilą. To nie, no myślę, że Fundambu nie jest rodzonym synem trenera. Dziękuję, że mi pan to powiedział, panie Dariuszu. Lat to naprawdę dobrze zbudowany w młodym wieku. Teraz Dominik Kun prawą stroną. Musi grać jeden na jeden. Dobre dogranie. Brawo! No, fantastycznie zakończył to. Karol Czubak, wyrwany, wręcz wezwany do odpowiedzi, ale bardzo ładna akcja. Świetnie Czubak tu się ustawił, ładnie zakończył. 3-0 oczywiście jest, tak. Nie, zobaczmy, 2-0. Dobre wejście Dominika Kuna, no i też bardzo dobra piłka na 5 metr. Tak, arbiter uznał, że Widzewiak upadając dotknął piłki ręką. Steblecki to rozpędza się w środku pola, zostawił go Mucha. Steblecki, prostopadłe zagranie, będzie szansa dla Tychów i jest 3-1 dla Widzewa. Bramkę znowu, piłkarz z numerem 18. Dawid Kasprzyk. Dawid Kasprzyk, no trzeba przyznać, że ładnie rozegrali akcję. Tak, kluczowe było wejście środkiem i 20-latek wychowany Guni Bieruń Stary. Nie zdążył tutaj siatki. Patryk Mucha przerwać tej akcji Stebleckiemu. No i tutaj też. Bardzo przepraszamy za pewne kłopoty techniczne, jeśli chodzi o dźwięk. Mamy nadzieję, że już wszystko będzie teraz w porządku. W końcu zacni rozmówcy dzisiaj, więc warto posłuchać, co mają nam do powiedzenia przed meczem z Radomiakiem. Marcin, tutaj trener powiedział właśnie o tym wyładowaniu tego, co się nagromadziło w poprzednim sezonie. No, trzeba przyznać, to był dla Was trudny sezon, właściwie ta druga jego część, ostatnie kolejki, ostatnie mecze. Czy już macie oczyszczone głowy po tym sezonie i już myślicie tylko o kolejnym? No, uważam, że tak. No, nie można jakby cały czas siedzieć w tym, co się wydarzyło. Ja też uważam, że zrobiliśmy awans do pierwszej ligi. Oczywiście runda wiosenna nie była w naszym wykonaniu najlepsza, ale 59 punktów zdobyliśmy, więc też zasłużyliśmy na awans do pierwszej ligi. My też wiemy, że kibice wymagają od nas dużo i my też jesteśmy źli na siebie, że ta runda wiosenna nie była taka, jak sobie dokładaliśmy. Ale tak jak mówię,
to już było za nami, teraz skupiamy się na tym, co jest przed nami, więc ja nie będę jakby się biczował to, co było za nami, patrzę, co jest do przodu i tak samo pewnie kibice z wiarą podchodzą do tego, że przyszły sezon będzie udany i będziemy się nieraz razem cieszyć. No właśnie, świadczy o tym, że kibice są z Wami i że no, będą z Wami przez najbliższy sezon, liczba sprzedanych karnetów, tak? Tutaj idziemy może nie na kolejny rekord, ale na pewno stadion znowu zostanie wyprzedany w karnety. To pokazuje, że kibice są z Wami. Ja to o tym wiedziałem już nawet po ostatnim meczu ze Zniczem, że ostatnim meczu, że kibice tak i tak będą z nami. To, że są źli w pewnym momencie, to nie znaczy, że od nas się odwrócą. Są emocje w trakcie spotkania, kibice też musieli to od siebie wyrzucić. Ja byłem też zły na to, w jaki sposób końcowy wynik się zakończył ze Zniczem. Każdy zakładał sobie inaczej świętowania, a musieliśmy w ten sposób to przeżyć. Jest to ciężkie, ale trzeba z tym żyć i patrzeć do przodu. Ja też nie chciałem schodzić z murawy, bo wiem, że za chwilę wychodzę na tą murawę i za chwilę gram dla tych kibiców, więc ja też po wygranym meczu idę głową do góry podniesioną, tak samo po przegranym meczu. Ja nie będę się czegoś bał, bo kibice od tego, żeby wymagać i nie zawsze jest tak, że jeszcze wygrywane, ale też nie znaczy to, że będziemy się chować po szatni i czekać, co się wydarzy w następnej kolejce. Jeszcze nawiązując do tych karnetów, właśnie spojrzałem na stronę internetową, ruszył ostatni etap sprzedaży karnetów. Właśnie przekroczyliśmy 16 tysięcy, więc idzie wszystko w dobrym kierunku i pewnie będzie pełny stadion. Oczywiście o ile obostrzenia zostaną zniesione, bo na razie musimy się do tego dostosować. Trenerze, to Marcin powiedział, że patrzmy w przyszłość, to zapytam o przyszłość i prosiłbym o kilka słów na temat piłkarzy, którzy pojawią się w klubie, czy już pojawili się w klubie. Co zadecydowało o tym, że akurat na tych piłkarzy pan postawił? No, wiadomo, jest ich 7 na razie, więc jasne. Powiem o tak. Kiedyś powiedziałem, że wcześniej jeździłem na rowerze. Teraz mam luksusowy samochód, tak? Ale luksusowy samochód trzeba dbać. Trzeba dobrać ten część samochodu, wymienić na odpowiednie. I widzisz, co jest, brakuje tego samochodu. Żeby on funkcjonował jeszcze tak jak poprzedni i jeszcze lepiej. To znaczy, mi jak sztab szkoleniowy czy trenerzy, mamy ten trzeba oliwać to wszystko i pokładasz ten części tam, gdzie. To mogę powiedzieć, że tam według naszej wizji, według naszej filozofii, pomysł do tego gry, wybieraliśmy odpowiednich zawodników na taki rolę. Oczywiście, że myślę, że słyszałem, że Messi chce tego, ale na miarę naszym, jak z zarządem, decydowaliśmy na takich zawodników, a nie inni, związane z czym, że wszyscy tutaj musi zgodzić i strony sportowe, finanse i tak dalej. Niektóre granice nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, tak? I przede wszystkim, tak jak powiedział Marcin, możemy powtórzyć jeszcze, więc zostawiliśmy, chcieliśmy odmawiać trochę tej drużyny, przede wszystkim ludzi, którzy są głodni sukcesem, głodni ambitnym, chcą coś sobie przede wszystkim udowadniać i powiem, pomóc nas na tego cel wspólny, które mamy cele wszyscy. Tutaj pytanie do Marcina o Twoją formę strzelecką na ten sezon. Jak siebie oceniasz? Wiadomo, że trudno przewidzieć, ile bramek strzelisz, ale myślę, że do tego dąży tutaj kibic, żeby się dowiedzieć, jak Ty siebie tutaj oceniasz, jeśli chodzi o formę strzelecką. Wiadomo, że początek sezonu będzie jakby istotną rzeczą, bo wiadomo, im się szybciej wpisze na listę strzelców, to gdzieś lepiej się wejdzie w sezon. Ale wydaje mi się, że jeśli będziemy dążyć do tego, żeby te sytuacje bramkowe stwarzać, to te bramki będą wpadać. Ja jestem spokojny o to i oby drużyna grała ofensywnie, żeby stwarzała nie tylko mi sytuacje bramkowe, ale też kolegom, żeby oni też strzelali bramki, a przede wszystkim żebyśmy zdobywali wszyscy bramki, ale też żebyśmy dążyli do tego, żeby wygrywać każde spotkanie. To w tym kontekście jeszcze Cię zapytam o współpracę z Fundambu, no to, bo wydaje się, że to będzie ciekawy zawodnik, który może Ci też tutaj trochę w ofensywie pomóc. No jest to ciekawy zawodnik. Powiem tak, że pierwszy raz jak przyjechał do nas, to się nie spodziewałem, że ma takie duże możliwości, a rzeczywiście, mimo że nie jest to mocny fizycznie zawodnik, ale swoją techniką, tak jak trener wspomniał niedawno, że czasami nie wiadomo, co on chce zrobić i rzeczywiście trzeba przewidywać wcześniej, że on tą piłkę może zagrać i w tych meczach kontrolnych pokazał duże umiejętności techniczne
i będziemy mieć z niego duże korzyści i mam nadzieję, że będzie to zawodnik, który pokaże swoją jakość w tym sezonie. A czekamy jeszcze przecież na Przemysława Kitę, który też tutaj może bardzo wzmocnić siłę ataku, więc naprawdę ten wachlarz, trenerze, no będzie całkiem spory, ofensywny. To boisko będę wszystko weryfikuje, ale nasz pomysł, nasza praca polega na tym, żeby tak ma wyglądać, że Marcin i kompanii mieć wygodność zdobyte bramki. Jeżeli zdobiłem bramkę, nie wyglądam mecz. Kiedyś ktoś mi pytał mnie, jaki jest mój styl. Styl jest zawsze strzelać jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Na tym polega nasza praca trenerska i drużyna, sztab szkoleniowy, żeby dać najlepsze narzędzia Marcinu czy inni napastnicy, czy tak jak wspomniał tego każdy zawodnik, żeby strzelać tę bramkę, wiesz. Ale mówimy, wszystko to musi mieć ręce i nogę, my musimy działać jak drużyna, nie zawsze. Powiem, wszyscy mają strzelać bramkę. Są niektóre zrobienie tego nazywane czarne roboty, są niektóre obrony defensywne, które większe jest zadanie do obrony, ale to musi mieć naprawdę, jak możemy powiedzieć, wspólnie, to wspólny cel. Tak jak powtarzam cały czas, że myślenie i działanie jednocześnie wszyscy razem na ten sam kierunek, tylko takim sposobem. Każdy musi widzieć, jakie jest zadanie, nie ma wykonywania na boisku, to jest bardzo ważne. Ja nie będę wymagać teraz, że Dixon, Tarzina będzie najlepszy strzelec, będę wymagać od Marcina, ale żeby on to realizować, to musi mu dać narzędzia odpowiednie, to piłkę musi dotrzeć do niego, żeby wymagać od niego. Tak samo jak będę wymagać Dixona, żeby był defensywny i tak dalej, tak? Oczywiście, że ma tutaj swoje na te strzelania bramki, ale oczywiście to będzie nasz jeszcze dodatkowy plus, ale wiemy, na czym stoimy, wiemy, co wymagam od każdego zawodnika. To jest najważniejsze. A czy gdzieś jeszcze pan tutaj widzi potrzebę wzmocnień? Gdzie tutaj zespół powinien się wzmocnić, żeby, nie wiem, zwiększyć rywalizację? Krótkim czasem będę, myślę, że następny tydzień powinniśmy kompletować tę drużynę, że będę mówić, że już mamy teraz komplet i idziemy teraz. Czy jeszcze ktoś się pojawi w Widzewie? Pracujemy na tym. Nie lubię tego, że mam nadzieję, ale pracujemy na tym, żeby tak dotarł, dlatego żeby ta rywalizacja naprawdę na każdą pozycję była podwójny zawodniku i to ja nazywam zawsze zdrowa rywalizacja. To nie jest tak. Musimy zmienić tego, że wszyscy cokolwiek robimy, robimy tego dobre tego klubu, dobre tej drużyny, że mamy wspólny cel. Wszystkie indywidualne atuty, wszystkie umiejętności musimy stawić wszyscy na korzyść drużyny. Na sam początek trafiacie na zespół z górnej półki, można powiedzieć, zespół, który walczył o awans do Ekstraklasy Radom jak Radom. Czy to dobrze, że tak od razu z takiego wysokiego C rozpoczynacie ligę? Pierwsza kolejka jest zawsze dużą niewiadomą. Wiadomo, że mamy jakby po jednym meczu pucharowym za sobą. Radomiak wygrał wysoko z dobrą drużyną, z Miedzią Legnica u siebie wysoko 4-0, więc widać, że w tej drużynie jest duży potencjał, mimo że też tam doszło do paru zmian, ale widać, że drużyna, która jest w przebudowie, muszą mieć chłopaków, którzy potrafią grać w piłkę, bo wygrywając wysoko z Miedzią 4-0 to nie jest przypadek i na pewno to będzie groźna drużyna, ale my się skupiamy na swojej drużynie, zrobimy wszystko, żeby przygotować się do tego meczu i realizować swoje założenia, a nie patrzeć na przeciwnika, co zrobi na boisku i z takim nastawieniem wyjdziemy na to spotkanie. Trenerze, ja wiem, że pan nie zdradzi składu na mecz z Radem, jakim i nawet o to nie pytam, ale czy ma już pan w głowie tę koncepcję i skład, czy jeszcze jeden dzień, jeden trening może coś zmienić? Robię to wszystko, żeby tego. Na pewno mamy, na pewno pracujemy na tym, ale mogę powiedzieć, że na pewno będę to skład taki, który na odpowiedni mecz będzie optymalny skład. Przede wszystkim tak jak mamy dużo szacunek do przeciwnika, który przede wszystkim do ostatniej minuty walczył o tego awans i na pewno ten sezon będę chcieli, żeby ją, powiem, odrabiać i będę chcieli od początku, ale pierwszy mecz zawsze jest tak niewiadomo i potem mecz nierówny, tak? Ale my mamy swoje koncepcje do tego wszystkiego i szacunek do przeciwnika mamy, ale najwięcej mamy do siebie, tak? Jeden szacunek do Radomiaka, ale chcemy wyjść do tego meczu i idziemy tam, żeby wygrywać ten mecz, po prostu.
Wiem, że to jest taki czynnik, taki sam dla wszystkich zespołów, ale jak ci się gra o godzinie 12, czy na przykład 12:40? To chyba nie jest dobra pora do rozgrywania spotkań. Oczywiście, że to pora jest dziwna, bo nie gra się na co dzień o tej godzinie, no ale tak jak się mówi, no, jedna i druga drużyna będzie miała takie same warunki i to akurat nie jest jakiś problem. My musimy skupić się na tym, żeby dobre spotkanie rozegrać. Trenujemy w ciągu tygodnia też o godzinie 11, więc to nie jest dla nas pora jakaś dziwna. Tylko, no, tak jak mówię, no, jest to godzina 12:40, trzeba się inaczej do tego przygotować i wyjść na boisko i wygrać spotkanie. Mhm. Derby Łodzi zostały, już wiemy, przełożone. Już znamy godzinę i dzień. 16 września, godzina 19:10 na szczęście, czyli taka pora dogodna dla kibiców. Czy te kilkanaście dni więcej pod kątem tego meczu będzie dla Was ważne? Może coś tutaj zmienić? Czy działa na Waszą korzyść? No ja uważam, że tak. Tym bardziej, że tak jak trener wspomniał, dojdą jeszcze do nas chłopacy, którzy wzmocnią drużynę i przed meczem derbowym to będzie dla nas korzyść i będzie jeszcze chwila czasu, żeby tych chłopaków wkomponować do zespołu. Mhm. No tak trochę odbiegliśmy od tego meczu z Radomiakiem. Trenerze, co by Pan powiedział właśnie o naszym najbliższym rywalu, o Radomiaku? Czego się można spodziewać? To drużyna, tak jak powtórzał Marcin, że ostatni teraz, pomimo kilka zmian, które doszło do niej też, pokazywały dobre strony na ten pukar. To wiadomo, wiemy, wygrali dobry mecz z dobrym przeciwnikiem. Przede wszystkim wstawanie 4 bramki, to ten mecz analizowaliśmy i naprawdę trzeba do tego mecz, tak jak powiedziałem, szacunek do przeciwnika, ale jednocześnie, że mówię, mecz na mecz równy. Ja nie mam pojęcia, co przeciwnik będę robił. Ja mam pojęcie do drużyny, albo my wszyscy mamy pojęcie do drużyny swojej, do tego będziemy skupiać. Drużyna mieć Legnica, wiemy, że też jest taki kandydat do tego awansu i dlatego ten mecz, ale wiemy, tam też doszło do dużo zmiany i wiadomo, te pukary są czasami mecz pułapki, tak? Teraz mecz ligowy, pierwszy mecz, bo takie coś. No to co możemy oczekiwać od przeciwnika? Na pewno będę chciał przeciwnik, ja powiem, pomimo, że gra Pruszków, grał jakby u siebie, tak? I będę chciał grać piłki i na pewno będę stawił mocno na ofensywne dosztowanie, ale my robimy swoje. Tylko tyle. Myślę, że ten mecz będę pokazywał, że naprawdę gramy na taki piłki, jesteśmy Benjaminek, trzeba powiedzieć, tak? Ale jednocześnie jesteśmy Widzew i wiemy, jakie wymaganie jest od tego. A my będziemy robić wszystko, żeby od tego meczu naprawdę wyjść i wychodzić bez żalu. Tylko tyle mogę powiedzieć. A co się zdarzy? Nie ma prorok na ten świat, żeby widział, co się zdarzy od tego. Dowiemy się na pewno koło 15 w sobotę. Daniel pyta, czy wykorzysta Pan tę przerwę związaną z odwołaniem meczu, przełożeniem meczu z ŁKS-em, żeby rozegrać jakiś sparring? Czy ma Pan w tak, planach? Tak, już jesteśmy i mamy sparring z Rakowem, czystowo możemy powiedzieć dzisiaj, który jest potwierdzony, także gramy sobotę mecz. Ale chcemy korzystać z tego właśnie, od tego zawodnika, który dołączy do nas i jednocześnie za drużynę, żeby komponować. Tak jak powiedział Pan, że jest trochę sytuacja, ale nie szukam alibi, szukam rozwiązania. I to dla nas będzie naprawdę dobry czas, żeby jeszcze popracować na parę elementów, żeby to jeszcze wzmocnić taki nasz styl, nasze gry, nasze filozofii czy nasze drużyny. Marcin, ty jesteś ambitnym zawodnikiem. Początek sezonu to zawsze taki moment, kiedy warto zapytać, jakie cele sobie stawiasz przed tym sezonem. Jaki jest cel, no nie wiem, może indywidualny, zespołowy, który by ciebie zadowolił w tym sezonie? Jeśli chodzi o mój cel indywidualny, to przede wszystkim strzelać bramki w każdym spotkaniu i tak samo będę wychodził na boisko, żeby wygrywać spotkania, ale też będę dążył do tego, żeby w każdym meczu zdobywać bramki i przed każdym sezonem taki, co jest cel, zakładam, żeby dać z siebie maksa na boisku, szukać swoich sytuacji strzeleckich i zdobywać te bramki. I do tego będę dążył. Nie zakładam, ile bramek zdobędę w danym sezonie. Dążę do tego, żeby w każdym meczu szukać swoich okazji, żeby zdobywać w każdym spotkaniu bramki, a za tym, żeby szło zwycięstwa Widzewa. Mm-hmm. A tak zespołowo? Czy stawiasz sobie jakąś poprzeczkę tutaj na którymś miejscu w lidze, czy chcecie po prostu zagrać dobry sezon? No nie, ja przychodząc do Widzewa, celem było moim powrócenie Widzewa do Ekstraklasy i takim samym będzie teraz. Jesteśmy drużyną Beniaminkiem, ale to nie znaczy, że
że my powiemy, że nie będziemy walczyć o awans. Zrobimy wszystko, żeby dołączyć się do awansu, dać sobie szansę, żeby walczyć o awans. Nie powiem, że będziemy walczyć, nie wiem, o środek tabeli, bo to nie jest jakby cel. Każdy ma swoje marzenia, każdy powinien do nich dążyć. Tak samo moim marzeniem będzie, żeby Widzew awansował do Ekstraklasy i z takim założeniem będę wychodził od pierwszej minuty. No liczyłem na taką odpowiedź. To właśnie, ale poprawię pana to. Dobry sezon nie jest wystarczony. Chcemy skuteczny sezon. Cele już jest jasne. My jak drużyna i sztaby ustaliliśmy wszyscy razem i nie ma co przeklić. Myślę, że Widzew jest za wielki, żeby grać tylko dobry sezon. Ale chcemy jednocześnie, jesteśmy świadomi, że potrzebujemy delikatny, mały czas, ale ten czas nie jest za duży, wiemy, ale pracujemy na to, żeby byli skuteczni. Że ten cel, który mamy wszyscy wspólnie, będzie realizowany na końcu i zrobimy wszystko, żeby tak było. Trochę specjalnie Cię tutaj o to zapytałem, bo tak sobie przeanalizowałem te Twoje występy w Widzewie. To będzie Twój piąty sezon i może się zakończyć, miejmy nadzieję, że tak będzie, trzecim awansem z Widzewem do Ekstraklasy. No, duża skuteczność i chyba byłbyś jedynym piłkarzem Widzewa w historii, który trzykrotnie z tym klubem awansował do Ekstraklasy. Dlatego powiedziałem, moim marzeniem jest, żeby Widzew wrócił do tej Ekstraklasy i ja się cieszę, że daję sobie szansę grając tu w Widzewie, ale też szansę sobie, że mogę znowu z Widzewem awansować do Ekstraklasy i to jest na pewno coś fajnego. Będę dążył do tego razem z chłopakami, żeby ten wynik osiągnąć. Tak jak mówię, jesteśmy drużyną Beniaminek, ale to nie oznacza, że my nie dołączymy się do awansu do Ekstraklasy. Będziemy robić wszystko, żeby dać sobie szansę na koniec sezonu, żeby tam się znaleźć. Jeszcze trenerze, zapytam pana, bo już widzimy, że pan się zadomowił w klubie. Jest pan często widywany na chociażby meczach rezerw czy meczach Akademii Widzewa. To pokazuje, że no, żyje pan tym klubem i tutaj też pan szuka potencjalnych zawodników do pierwszego zespołu. No tak jak mówił pan, że chcę poznać, chcę zobaczyć, czy coś tam, ktoś jaki mały talent kryje, żeby możemy rzucić oko, żeby pomóc tego klubu, tak jak myślę, że sami są lepiej cztery oczy niż dwie, albo cztery głowy niż dwie głowy, albo jedna. Także wszystko na tym pracujemy. Mało czas było przede wszystkim przez tę pandemię. Nie jesteśmy w stanie, żeby wszystko to ogarniać, wszystkie te mecze sparingowe, czy tego ligowe były odwołane i tak dalej. Robimy co możemy, żeby naprawdę żyć i funkcjonować jak tak mała rodzina. Ja jestem zawsze dysponowany przede wszystkim, że Chcę pomóc ten klub, jednocześnie jak ten klub mi pomóc mnie bija na swoje karierę. Tak jak mówię, jestem początkujący trener na taki poziom. Pierwsza liga dla mnie też jest pierwszy raz nowo, ale stawiam czoło tego. Wezmę klatkę i stawiam wyzwanie, że chcemy coś fajnego i zrobimy wszystko, żeby wszyscy na końcu tutaj naprawdę pocieszyć tak, jak zasługuje ten klub. No to panowie, mogę tylko życzyć powodzenia trenerze w tym pierwszym sezonie w pierwszej lidze. Marcin w powrocie do pierwszej ligi, ale z myślą o Ekstraklasie. Życzę tego awansu i życzę udanego sezonu i przede wszystkim udanego meczu z Radomiakiem już w najbliższą sobotę. Na pewno kibice są z wami. Na pewno. Mi też z nimi. Ja to wszystko, co robimy, prace, które wykonujemy na co dzień, właśnie wykonujemy, żeby robić satysfakcję tych ludzi, które nas kochają, które wspierają na co dzień i które przyjdzie na meczu, żeby naprawdę kibicują tego drużynę, ci mają kciuki, żeby oni byli zadowoleni od tego wszystkiego, co my wykonujemy na co dzień. No cóż, ja też mogę dodać do tego, że czekam na to spotkanie. Wiem, że kibice też czekają, jak zagra drużyna pod wodzą nowego trenera. Chcemy wejść dobrze w sezon i wierzę w to, że damy dużo radości po spotkaniu w Pruszkowie. No właśnie, w Pruszkowie. Bardzo dziękujemy za obecność w studiu. Trener Enkelej Dobi i kapitan Widzewa Marcin Robak. Bardzo dziękuję. Wam dziękuję, panowie. Dziękuję też państwu za udział w programie i zapraszam oczywiście za tydzień do magazynu Piłsudskiego 138. Łukasz Czuku, do zobaczenia.